Cześć, witajcie. Dzisiaj w odcinku historycznym będzie troszeczkę inaczej. Po pierwsze, skoczymy daleko, aż w lata 80., a po drugie, wyjątkowo, nie będzie o telefonie, ale oczywiście pozostajemy w kręgu około technologicznym. Dziś, moi drodzy, opowiem Wam o urządzonku, które wygrzebałem przypadkiem w moich szpargałach, szukając kolejnych starych telefonów do następnych odcinków historycznych. Moi drodzy, przed Wami pierwszy i ostatni polski odtwarzacz muzyczny. Urządzenie to, jak widzicie, noszące sympatyczną nazwę Kajtek, pojawiło się w latach 80. i było zarazem wspaniałe, jak też i koszmarne. Ale nim Wam o nim opowiem, króciutkie wprowadzenie. Skąd to się w ogóle wzięło, co to jest i do czego służyło? Moi drodzy, jest to odtwarzacz kasetowy. Kasetowy odtwarzacz muzyczny, dla tych, którzy nie wiedzą, tu wkładało się specjalny nośnik z muzyką, naciskało odtwarzanie, podłączało słuchaweczki i słuchało muzyki. Tam, gdzie się chciało. W autobusie, w pociągu, na spacerze. Urządzenia tego rodzaju pozwalały już zabrać muzykę ze sobą. Jak to wszystko się zaczęło? Moi drodzy, zaczęło się to w latach 60., konkretnie w 63. roku firma Philips opatentowała kasetę magnetofonową, czyli coś takiego. Magnetofony oczywiście znane były już wcześniej, oczywiście odtwarzały taśmę, ale były niewygodne w obsłudze. Taśmę trzeba było nawinąć, przeciągnąć ją przez głowicę z jednej szpuli do drugiej. No, było to uciążliwe, do tego magnetofony takie były duże, na pewno nie były przenośne. Zamknięcie taśmy w prostej, bezproblemowej kasecie umożliwiło już zmniejszenie gabarytów magnetofonu. Magnetofony stawały się coraz mniejsze, a sama taśma, sam nośnik był zdecydowanie łatwiejszy w obsłudze niż szpula, bo kasetę po prostu wkładało się do magnetofonu, naciskało play i gotowe. Kolejnym kamieniem milowym był rok 1979. Wtedy to magnetofon stał się naprawdę przenośny. Firma Sony opracowała urządzenie o nazwie Walkman. Później potocznie Walkmanem nazywało się wszystkie tego rodzaju odtwarzacze muzyczne, co oczywiście było niepoprawne, gdyż nazwa Walkman należała do Sony, oni to wynaleźli, oni to spopularyzowali i nie zawaham się tego powiedzieć. Moim zdaniem firmie Sony zawdzięczamy możliwość słuchania muzyki wszędzie, gdzie tylko chcemy. To firma Sony uczyniła muzykę naprawdę przenośną, mobilną. Lata 80. w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bo tak się wówczas nasz kraj nazywał, nie były wesołe. Być może niektórzy pamiętają takie hasła jak stan wojenny, kryzys, inflacja. Na prawdziwego Walkmana od Sony mogli sobie pozwolić tylko nieliczni, ci najzamożniejsi. A poza tym Walkmany były trudno dostępne. Bywały w Peweksie, albo można je było przywieźć sobie z zagranicy. Jak ktoś miał wtyczki, to mógł jechać za granicę. Marynarze obficie przywozili ten sprzęt, ale kosztowało to potworne pieniądze w odniesieniu do ówczesnych zarobków w Polsce. No i tak przez całą pierwszą połowę lat 80. Polscy nastolatkowie marzyli o własnym Walkmanie, o własnym odtwarzaczu muzycznym. I gdzieś tak w połowie lat 80. zaczęły do nas napływać tanie odtwarzacze z Dalekiego Wschodu, z Chin, z Tajwanu, z Makao wczesnego. Było tego mnóstwo. To były tanie, proste, niekoniecznie zaawansowane technologicznie urządzenia, ale były. Były tańsze od oryginałów japońskich. Były dostępniejsze, bo już troszeczkę nastąpiło rozluźnienie tych granic. Już łatwiej było podróżować i łatwiej było coś przywieźć z zagranicy. Ale nadal podaż nie nadążała za popytem na takie urządzenia. I nadal one były stosunkowo drogie w odniesieniu do naszych ówczesnych zarobków. W Polsce produkcją magnetofonów zajmowały się zakłady Unitra Kasprzak. Zakłady imienia Kasprzaka w Warszawie produkowały różnej maści magnetofony kasetowe, wcześniej szpulowe. I gdzieś tak w połowie lat 80. ktoś tam wpadł na pomysł, że hej, zrobimy naszego Walkmana, nasz odtwarzacz przenośny. No i jak pomyślano, tak zrobiono. I tak oto w 87 roku do polskich sklepów zawitało to właśnie urządzenie, czyli odtwarzacz Kajtek. Oczywiście bardzo chciałbym teraz Wam powiedzieć, że jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że jest to całkowicie polska konstrukcja, ale niestety pamiętam tamte czasy, interesowałem się wtedy między innymi właśnie muzyką, szukałem takiego odtwarzacza dla siebie i powiem Wam szczerze, Kajtek jest podejrzanie podobny, przynajmniej zewnętrznie, do mnóstwa tajwańskich tanich odtwarzaczyków, które wówczas masowo już zalegały na polskich bazarkach.
Czy rzeczywiście doszło do kopiowania? Nie wiem. Wewnętrzna konstrukcja tego urządzenia wskazuje, że niekoniecznie, ponieważ jest ono wykonane dosyć topornie, z mnóstwem mało zaawansowanych komponentów elektronicznych, więc wydaje mi się, że jednak wnętrze tego urządzenia jest całkowicie polskie, a jedyne co trochę może zgapiono, to wygląd. Aczkolwiek wiecie, no tutaj wielkiego pola manewru nie było, musiała być kieszeń na kasetę, musiały być przyciski, jakieś tam napisy i tyle. Jako ciekawostkę powiem Wam, że to urządzenie występowało w kilku kolorach, nie tylko w czerwonym, chociaż czerwony był najpopularniejszy, a do tego pod różnymi nazwami. Na przykład na eksport nazywało się Walker, żeby nie Walkman, no to był Walker. I tak jak Wam powiedziałem, odtwarzaczek ten był z jednej strony cudowny, bo był i można sobie było na niego pozwolić. Pamiętam, jak go dostałem od rodziców i cieszyłem się jak wariat, ale z drugiej strony był po prostu koszmarny. To, że wciągał taśmę, to pikuś, bo wiele magnetofonów wciągało wówczas taśmy, a polskie to już w szczególności. Natomiast miał kilka innych straszliwych rozwiązań. W czasie, gdy większość odtwarzaczy z zagranicy miała pokrętełko regulujące głośność, nasz miał suwaczek. Suwaczek z jednej strony był moim zdaniem wygodniejszy od pokrętełka, z drugiej strony po jakimś czasie zaczynał potencjometr trzeszczeć. Kolejnym koszmarem była ogólnie jakość wykonania. Na przykład mój egzemplarz ma wymienione gniazdo mini jack, ponieważ oryginalne się po prostu rozleciało od używania, a wcale nie był jakoś strasznie intensywnie użytkowany. Kolejną straszną rzeczą w tym odtwarzaczu było to, że do pracy wymagał aż 4 baterii. Baterii typu AA, czyli popularnie zwanych paluszkami. I teraz to by nie było nic strasznego. No, idziemy, kupujemy. No, ale w PRL-u wcale o baterie tak łatwo nie było, a jak już były, to były marnej jakości i ten odtwarzacz bardzo szybko je wyczerpywał. W zasadzie trzeba było od razu kupić większą ilość tych baterii, jeżeli chcieliśmy z tego urządzenia intensywniej korzystać. I to już było w czasie, kiedy zachodnie odtwarzacze i japońskie zadowalały się 2 bateryjkami, a Sony już zaczynało robić modele na 1 paluszka. Można było, ale oczywiście nasz PRL-owski wynalazek musiał mieć więcej. Plusem jego było to, że grał z dosyć dużą mocą. Pamiętam, że kiedy kupiłem sobie kolejnego Walkmana, już japońskiego, dużo mniejszego, zobaczcie, na 2 paluszki, to wkurzał mnie tym, że grał dużo, dużo ciszej niż Kajtek. Kajtek naprawdę dawał czadu, a do kompletu miał dodawane całkiem znośne słuchawki Tonsilla. Też toporne z wyglądu, ale grały nawet. No niestety nie dotrwały do dziś, gdzieś zaginęły w boju. Niemniej poza topornym wyglądem były całkiem w sumie niezłe. Kolejną przypadłością tego urządzenia, czyli naszego polskiego odtwarzacza Kajtek, był brak klipsa do paska. Nie wiem, kto to wymyślił i jak długo nad tym myślał, ale u nas umyślono, żeby tu zrobić uszka i taśmę, która pozwalała nosić urządzenie na ramieniu niczym torbę. W tym czasie japońskie czy tam zachodnie odtwarzacze miały już normalne klipsy do paska. Być może ktoś uznał, że Kajtek jest za duży i za ciężki, żeby go nosić u paska. Nie wiem, ale to była też cecha, która strasznie mnie irytowała. Natomiast mimo wszystko urządzenie cieszyło mnie tym, że po prostu było i nawet robiło swoje. Był to odtwarzacz bardzo prosty, podstawowy. Miał tylko przewijanie do przodu, odtwarzanie i stop. Obsługa za pomocą 3 przycisków 1 suwaczka. Prościej się już nie dało, ale to nie było nic strasznego w tamtych czasach, bo normalnym było, że te tańsze odtwarzacze mają tylko przewijanie w jedną stronę, a żeby taśmę, że tak powiem, cofnąć, to trzeba ją było wyjąć, obrócić, przewinąć do przodu, potem obrócić z powrotem, no i mieliśmy taśmę przesuniętą do tyłu na jednej stronie. Popatrzcie, mój kolejny Walkman też miał 3 klawiszki i też tylko przewijanie do przodu, no ale gabaryty mówią same za siebie. Ten nasz nie był specjalnie zaawansowany, a ten japoński, którą jak odczytałem na obudowie, też jest z 88 roku, czyli raptem rok powstał po Kajtku i to też była tanioszka. Co prawda japońska, ale tanioszka. Zatem to urządzenie można było bardzo szybko pokochać i równie szybko znienawidzieć, ale podkreślam, było i co najważniejsze, w pewnym stopniu zaspokoiło popyt na tego rodzaju urządzenia na naszym rynku, ale to już był taki, powiem szczerze, trochę chyba łabędzi śpiew, no bo to już mieliśmy rok 87. 2 lata później po PRL-u nie było śladu, a całe zakłady Kasprzaka zniknęły w 94. Niestety, nie udało mi się znaleźć w internecie informacji, ile Kajtków w ogóle powstało, natomiast był moment, że faktycznie one były bezproblemowo dostępne w wielu sklepach. Kołacze mi się coś po głowie, że kosztowały ówczesnych 25 tysięcy złotych. To nie
była jakoś porażająco duża kwota, no ale też nie najniższa z drugiej strony. I to, że był, chyba było jego jedyną zaletą, ale jak widzicie, ja go nawet używałem, sporo radości mi dał. To jest też rzecz kultowa, to co widzicie. No, to jest piosenkarka Sandra akurat, tu mamy zespół The Cure. Była gazeta zachodnio-niemiecka Bravo, w której były naklejki. No i oczywiście wszyscy, nasz sprzęt grający, to był magnetofon typu Jamnik, czy taki Kajtek, czy tam inny odtwarzacz przenośny, ozdabialiśmy w tamtych czasach takimi naklejkami. Ja je celowo zachowałem, nie zdzierałem ich teraz do filmu, bo to też jest swego rodzaju znak tamtych czasów, no i taka, wydaje mi się, całkiem fajna pamiątka. A najlepsze w tym wszystkim, słuchajcie, jest to, że to urządzenie nadal działa. Co prawda gra tak sobie, no bo wiadomo, z kaset i tak szału nie będzie, szczególnie w przypadku tak bardzo prostego odtwarzacza. Niemniej działa. Ale tak jak wam powiedziałem, przepaść, jaka dzieliła Polskę Ludową, a Daleki Wschód, czy Bliski Zachód, no to jest widoczna chociażby po gabarytach tych urządzeń. Tu jeszcze dla porównania trochę późniejszy odtwarzaczek. On jest jakoś z początku lat 90. Ten już miał przewijanie w obie strony. Były jeszcze bardziej zaawansowane urządzenia z systemem Dolby. Były urządzenia z podbiciem basów, tak jak właśnie w tym przypadku mamy. Były też odtwarzacze z radiem. Były modele wodoszczelne. Były modele z korektorem brzmienia takim suwaczkowym. Mnóstwo tego było, a ostatnie Walkmany od Sony, jakie pamiętam, to były dosłownie już niewiele większe od kasety magnetofonowej. Walkmany zniknęły, zastąpiły je Discmany, ale to już jest temat na kolejną opowieść. Jak będziecie chcieli, to kiedyś wam o Discmanach też poopowiadam. Jako ciekawostkę wspomnę też jeszcze o podobnym urządzeniu, które być może napotkaliście gdzieś tam w czeluściach internetu. Nazywało się to Magmor M101, ale nie było to takim typowo osobistym odtwarzaczem muzycznym, to był po prostu pełnofunkcjonalny, acz mały magnetofon produkowany w bardzo małej serii właśnie przez Unitrę Magmor. Na koniec jeszcze pokażę wam małą ciekawostkę. Taka oto kaseta. Jest to oryginalna kaseta właśnie z zakładów radiowych Kasprzaka, dodawana do magnetofonów. Co prawda nie była dodawana do Kajtka, ona była dodawana do magnetofonów dedykowanych do wieży, czyli powiedzmy tych hi-fi. Była to kaseta demonstracyjna. Po jednej stronie mieliśmy taką demonstrację pozwalającą zapoznać nam się ze stereofonią, co to jest i tak dalej, jak tego się słucha i co to daje w ogóle. Było tam też kilka utworów muzycznych takich, żebyśmy sobie mogli zaraz po zakupie nasz magnetofon nowy wypróbować. Po drugiej stronie było czysto, mogliśmy sobie coś na tej kasecie nagrać, zatem dostawaliśmy to z magnetofonem. Wiadomo, kupiliśmy magnetofon, udało nam się, przyfarciliśmy, mamy magnetofon, ale kasę w sklepie brakło. No, na szczęście dostawaliśmy jedną na start. Także to też taka ciekawostka, też relikt z dawnych czasów, który pieczołowicie przechowuję. I to chyba na tyle o tym koszmarnym wytworku PRL-u. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was na kolejne filmy. A swoją drogą to napiszcie proszę w komentarzach, czy takie około technologiczne, niekoniecznie telefoniczne wspominki też was interesują. Jeżeli tak, to obiecuję, że będzie tego więcej. Do zobaczenia, cześć!